Kochani, pasacik 1.9 poliftowy. Bardzo często się zdarza, że w internecie będziecie mieli taką informację, że nie ma mocy. Nie ma mocy. Przyczyną jest brak pracy turbiny, a tak naprawdę sterowania turbiną. Jak w tym samochodzie wygląda sprawa sterowania turbiną? Słynny zawór, który jest tutaj przy turbinie, N75, za bardzo go tutaj nie widać. O, ten zawór, który tam jest, jeżeli wypniecie tą kostkę, powinniście mieć na niej około 7,5 V, ale to, że to napięcie tam będzie, to nie znaczy, że samochód będzie Wam odjeżdżał. Komputer jest sprawny i nie macie czego wymieniać. Podaje napięcie, nie ma kluczowania. Kluczowanie jest z tego oto czujniczka, tutaj, na dolocie. Czyli tak, temperatury tak. Powietrza. I ten czujniczek, wyobraźcie sobie, on właśnie kluczuje, czyli wymusza na komputerze sterowanie turbiną. Czyli tak naprawdę sztanga zaczyna wtedy się podnosić. Jak to sprawdzić? Nie macie napięcia, włożyć tutaj nowy czujnik, uruchomić silnik, wyciągnąć podciśnienie. Jeżeli będzie, to znaczy, że jest wszystko w porządku i sztanga będzie pracowała. Awaria tego właśnie czujnika tego powoduje, że nie ma sterowania, a więc tutaj nie będziecie mieli podciśnienia. Polecam wszystkim posiadaczom Volkswagenów, to są pancerne samochody, żeby w przypadku właśnie tego typu zdarzeń sprawdzić sobie instalację, powiedziałbym pneumatyczną, czyli wszystkie przewody, które sterują całym układem, pod ciśnieniem w silniku, i ja w tym samochodzie zacząłem od tego, że wszystkie te przewody wymieniłem. To jest pierwszy krok. Druga sprawa, sprawdziłem sobie napięcie, jest tu napięcie, te 7,5–8,2 V, ale ono nie będzie kluczowało, czyli nie będziecie mieli takiego efektu, że jak żaróweczkę podłączycie, to ona będzie pulsowała. Kolejna sprawa, sprawdzamy ten czujnik. Możecie nawet go podłożyć, tylko pamiętajcie, że w wersjach przedliftowych jest inny zupełnie tutaj korpus, jest szerszy. Czyli te czujniki wzajemnie nie są kompatybilne, one nie odpowiadają sobie. No i po zamontowaniu czujniczka samochód ożył, jeździ jak marzenie. Pozdrawiam. Masz jeszcze 3-5 minut, to możesz opowiedzieć o wrażeniach ogólnie o pasacie. No, jeździ jak marzenie. No to odpal, a tam popatrz. Mamy Mercedesa, kochani, którym też sobie lubię pojeździć. Dzisiaj nim jeździłem i dziwne zjawisko, jest powinienie akumulatora, a tam mamy mojego kadżarka. O, tam jest mój kadżarek. I ten Mercedes, wyobraźcie sobie, przy przekręcaniu kluczyka do rozruchu trzeba pamiętać o wciśnięciu pedału sprzęgła do końca. Tam jest czujnik, który reaguje właśnie na wciśnięcie pedału sprzęgła, bo inaczej nie uruchomicie samochodu. Także możecie na głowie stawać, na uszach, no to możesz Wam nie porównać Mercedes, Passat, czy nowy samochód, to czy Dacia. Jest samochód dla wszystkich. I chyba sobie takiego Passacika również kupię. To nieważne. Czyli dwa Passaty? A czemu nie? Powiem Wam, że on jeszcze ma to zawieszenie tutaj wahaczowe. Mhm. To bardziej skomplikowane, ale bardzo wygodny jest. No to zajrzyjmy do środka i go odpalmy. Potem była wersja kolejna. Była wersja kolejna tych samochodów. No w ogóle, jak miałem Audi A6 B4, to tam miałem w tym Audi miałem normalnie zawieszenie MacPersona. Potem zaczęli modyfikacje. Proszę bardzo. Światła jeszcze włącz, to będzie lepiej widać wszystko. Słyszysz światła? Patrzcie, jak to wszystko ładnie jest oświetlone. Widzicie?
A to ja. Silnik, zobaczmy jak chodzi. Silnik chodzi jak mogę. Polecam wszystkim, to są samochody nie do zdarcia. To był dobry zakup w ogóle. To jest bardzo dobry zakup. Samochód w takim stanie? To co tu znalazłeś? No, wymieniliśmy płyn w układzie chłodzenia, wymieniony jest płyn w układzie wspomagania kierownicy. Termostat EGR. Termostat EGR, ten czujnik właśnie, przewody są wymienione, cały układ hamulcowy przejrzany, olej w silniku wymieniony, plus dodatki. Co zostało do roboty? Jeździć. Światła. I wymiana świateł w przodu, tak, oczywiście, wymienię te światła. Jeszcze światła z tyłu są nowe. Tak, no to wymienimy. Znaczy, jeździć, są już wymienione. Jeździć i tylko jeździć. Na razie. Zajebiste samochód. Stawisz go do garażu? Co jest lepszym zakupem, Mercedes czy Passat? Passat. No widzisz, toporna robota, wszystko jest zajebiste. Mercedes to jest taki, wiesz, na gogusiu. Na dobrym cieniu. Albo dla urzędników. Lub urzędniczek. I co? W krótkich spódniczkach. Dacia czy nie. Passat? Passat. Czy Dacia sprzedaje? Pasa. Jeszcze sobie możesz pojeździć potem. Pojeździsz też tym samochodem. Teraz już niestety nie wiem, ale oddaję go w twoje ręce. Nie musisz nim jeżdżać. Możesz go zostawić tutaj. Tutaj zostawić go? Tak, bo jeszcze chłopaki będą robili tył. Tarcze kotwiczne i co, przeguby? Piasty. Tarcze zostaw sobie, ja ci złożę. Nie da się kotwiczne. Zrobić, jak się nie trzeba spawać i ciąć. Zrobimy. Bo są skorodowane. Jak będziesz chciał, to i sprzedam. No ale to już zobaczymy. Jak uważacie? A co tam będziesz chciał więcej? Nie, problem. Na razie tyle. Na razie tyle. A w czym Passat jednak lepszy niż C5? Mówisz, że jest droższy. Wtedy był. Ile on kosztował? C5 kosztowała 15 koła. Proszę, nie chować, zostawić. Nie, zostaw. A Passat ile był wart wtedy? 2 razy tyle. 30. Czyli jednak... 2 razy tyle. Wiesz, jak był nowy Passat, chyba kosztował 70. Jak nówka, nówka. Tak, 70 kosztowały te. 70, to tak. Wiesz, jakie to jest. No to co? Na pewno chodzi, że... Kamil naprawiony? Naprawiony. Chcesz się przejechać, mamo? Już na cmentarz nie pojedziemy, już za późno.